Na dzisiaj żadnych takich ruchów czy decyzji ostatecznych nie ma. Cały czas sprawa się toczy odnośnie Trybuna Marszala i Ajka Okoje. Ich występy w Poznaniu nie były takie najgorsze, można powiedzieć ogólnie, ale szczególnie jeśli chodzi o centra naszego, to nie są zadowalające. Decyzji ostatecznej jeszcze nie ma. Dlatego też czynimy starania nad pozyskaniem innego zawodnika na tę pozycję. Jeśli będziemy mieli dobrą propozycję i przyjętą i będzie to realne, że podpiszemy umowę z innym, bardziej znaczącym zawodnikiem, to na pewno tak zrobimy, jeśli chodzi o niego. On po prostu jest zawodnikiem, ja to oceniam tak, najlepiej, żeby on był Polakiem, był tu w Zielonej Górze i zaraz dwa będzie grał. Natomiast nam potrzeba w tej chwili bardzo poważnie wzmocnić siłę podkoszową, gdyż obwód przez wszystkie gry sparingowe prezentuje się bardzo dobrze i zawodnicy dobrze to wypełniają, dobrze grają. Natomiast pod koszem wiemy, co nas czeka w lidze, umiemy to ocenić i ten zawodnik myślę, że nam nie wystarczy na to, żeby tam stwarzać zagrożenie albo inaczej mówiąc, odciążyć obwód, bo wtedy obwód będzie bardzo mocno kryty, a musimy mieć możliwość zagrania pod kosz i tam też szukania ilość tam punktów. Jeśli chodzi o Marszala, my byśmy chcieli go zostawić, z tym, że nie na warunkach takich, jakie były w pierwotnym kontrakcie. Te warunki kontraktu są teraz negocjowane. Te negocjacje są o tyle utrudnione, że to idzie przez agenta polskiego, a agent polski musi w Stanach się porozumieć z tamtym agentem, jest różnica czasowa, także oni rozmawiają w nocy, my rozmawiamy w dzień, także to jeszcze troszeczkę potrwa. No właśnie przed chwilą dzwonił agent, a to odbiorę później odnośnie Marszala, być może nasze... Może przerwimy konkurencję i... Nasze propozycje są być może uwzględnione, być może nie. No i to chyba pozostali zawodnicy, którzy mają ważne umowy i zarówno Żarko, jak i Chodź z zagranicznych i pozostali Polacy wszyscy zostają w drużynie. Oczywiście. Czyli rozumiem, że bliższy jest Marszal niż Okoje. Mimo tego, tak. Że chcecie... Natomiast mam pytanie, jeżeli chodzi o właśnie Okoje, no bo Marszal był to facet przysłany projekt związanych, a tego Okoje to sami wybraliśmy, czyli nie tak. Daliśmy go parametrów, czy... Nie no, znaliśmy te parametry, oglądaliśmy filmy i to w tych meczach uniwersyteckich to wyglądało naprawdę, naprawdę dobrze i ja osobiście nawet byłem bardziej za nim niż za Realem Lidem. Trenerzy wybrali Lida, to jak Państwo wiecie, tak się skończyło. Przyjechał ten zawodnik. Słuchajcie, no naprawdę, nawet z tymi drużynami, którymi grają, tam na tych centrach grają po prostu ludzie mocni, silni i byki. On jest, mamy jednego Kęsickiego, który nie jest atletą i jeszcze jednego takiego, to po prostu uważam, że nie tędy droga. On jest świetny, jeśli drużyna przeciwna słabo broni i da mu się asystę taką na 100%, to on wyskoczy łokciami na obręcz i to będzie efektowne, ale tutaj tu trzeba się dzielić, tak? On w Poznaniu według mnie nie zagrał żadnej akcji takiej, mimo że w pierwszym i w ostatnim meczu tych punktów trochę zdobył, którą sam zagrał, którą sam wypracował. Zdobywanie tylko punktów po asystach procentowych, no to na ligę jest za mało. To na ligę jest za mało. Ponadto w obronie tych zasad indywidualnych, czyli nie jest połowy obrony, to jeszcze... Ja bym tak chciał tutaj zostać na rok, to byśmy go wyszkolili. Ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o to, co Pan pytał, czy go oglądaliśmy, czy się pomyliliśmy, tutaj w większości dostaje się akcje ofensywne do oglądania, jeśli się bierze jakichś zawodników i w tych akcjach ofensywnych on sobie nawet daje radę. Natomiast najwięcej zarzutów trenerzy mają do
jego gry obronnej, że po prostu jest słaby w obronie, jest fizycznie nieprzygotowany do walki z tuzami polskiej ligi, czyli z takim Tiką, czy nawet z Miszczukiem, bo biorąc pod uwagę nawet mecz z Siarką wygrany przez nas wysoko, najwięcej punktów dla Siarki zrzucił Miszczuk i drugi tam zawodnik amerykański, Frederik, razem rzucili 37 punktów, także zawodnicy centrzy rzucili 37 punktów, a nasz Aiko Koje rzucił 10 i tu jest po prostu zbyt duża dysproporcja w punktach. Jeszcze w nawiązaniu do tego, co Andrzej pytałeś, można przytoczyć przykład Siarki, że rzeczywiście są zawodnicy, którzy dobrze wyglądają w tym CV, które dostają kluby, natomiast później życie weryfikuje. Siarka odesłała dwóch zawodników, ściągnęła to miejsce dwóch nowych. PBG Bastryk Poznań wspominamy, też podjął decyzję, że rezygnuje z Serba, także Koszalin, to ryzyko jest naturalne. Koszalin. A kiedy decyzja zapadnie w sprawie tego właśnie Okoje? Czy już zapadł? Musi zapaść w ciągu... No, do prezentacji zdaje się, nie? No bo to tak, nie ma sensu go wystawiać, skoro go wywalimy. On ma ten trial do niedzieli włącznie, ale jeśli tylko uzyskamy to, co chcemy, to po prostu wyślemy go wcześniej. Czy tutaj też Państwo myślicie o renegocjacji kontraktu? Raczej nie, bo można by taki wniosek wysnuć, tak? Ale ten wniosek nam nic nie da, bo za mniejsze pieniądze gorszy zawodnik, nie o to nam chodzi. Chodzi o zawodnika, który będzie spełniał to, co ma spełniać w tej grze, czyli walczyć, zbierać pod koszami, bić się tam, bo mecz, który graliśmy, trzy mecze graliśmy w Poznaniu, tak? W pierwszym meczu można otwarcie powiedzieć, że Prokom nie bronił tak, jak to się broni w lidze i Siarka w ogóle była bez formy i była słabym przeciwnikiem. Poznań chciał nam udowodnić, że porażka w Babinosie była dziełem przypadku i walczyli. To był mecz taki już ligowy. To była walka taka, no nie powiem na śmierć życia, ale taka walka ligowa. I w tej walce ani Okoje, ani Marszał no niestety nie zaistnieli, tak? A przy tych wysokich zawodnikach Okoje punktu nie zdobył, tak? Także takie mecze będą w lidze. Siarka, widzę, co się dzieje, już zakontraktowała nowego centra, zakontraktowała nowego rozgrywającego, już dwóch wysyła. Ruch w interesie jest duży w tej chwili. Bo to jest tak, że każdy chce jak najmniejszym kosztem, czyli sprowadza się dobrych zawodników z NCAA, którzy skończyli tą ligę. Myślą, że się trafi tak jak Górnik dwa lata temu, czy jak Jarosław rok temu. Tak? Niestety no życie to weryfikuje i być może pierwsza myśl, która była, zatrudniamy tylko tych, którzy już grali i sprawdzeni, ale to są znowu inne pieniądze i tak to się bez przerwy. Mieli w żużlu, jest to proste, jest 8 na świecie, także wszystko. Można zadać pytanie? Tak. Czy z tego, co Pan mówi, to wynika, że obwód mamy zamknięty i powiedzmy do pozycji numer 3 już nie zastanawiamy się nad nikim i tylko szukamy w tej chwili pod kosz ludzi? Na pozycję numer 3, żeby to skończyć, mamy w poczekalni paru zawodników, i to jest cała informacja na ten temat. Jeśli nam coś tam się nie wypali, jeżeli tam zatrudnimy słabszego tego centra, to być może jeszcze wrócimy do tematu uzupełnienia jeszcze obwodu, ale na dzisiaj nie chciałbym w obwodzie i trener też mieszać, bo ten obwód tworzy w tej chwili tak dobry kolektyw, mimo że nie ma tam gwiazd, ale to jest gra zespołowa i w tej chwili to bardzo dobrze funkcjonuje. Jeśli tak będzie dalej funkcjonowało, to tam byśmy nie chcieli robić, nie zrobić, nie popsuć czegoś, co istnieje, tak? Tak bym to powiedział. Coś jeszcze? Właśnie mamy jeszcze. Czyli rozumiem, że na tle, przepraszam jeszcze bardzo. No. Na tle tego PBG Basket, w którym się biliście na śmierć i życie, to nasz obwód wypadał po prostu okej, okay, tak? Bo okay, jeżeli bierzemy pod uwagę, że ten mecz jest jakimś wyznacznikiem tej chwili. Bardzo dobrze, zarówno Żarko, wszyscy, bo i szczególnie Fliger, Dłoniak, Chodź, naprawdę
I teraz tam w jakiś trybik, czy tak, dajesz tam, przyjedzie niby super zawodnik i w tej chwili się może zrobić coś takiego, że coś popsujesz, tak? Bo może Dłoniak nie zostanie parę minut gry, bo może Raczyński nie zostanie, bo może Fliduś. Wtedy się ten zespół troszeczkę rozmywa. W tej chwili to jest kolektyw. Uważam, że nie wolno tego psuć. A te rozbieżności, które jego brak tu Marszała są duże? O ile my tam rzeczywiście tam transje? I czy 100 zł. Też otrzymamy 100 zł się być może ona będzie dzisiaj, jutro. Natomiast o wielkości to proszę mnie zwolnić z tego pytania, to są negocjacje. Ale zawodnik jest nastawiony pozytywnie, czy też... Czy to agent decyduje? Tak, czy agent decyduje, mówię, siedź tu i nie wracaj mi tu. No możemy trochę o kuchni pogadać, tak? No, formalnie jest tak, że w zasadzie to powinno się wszystko przez agenta robić, ale wiecie co, ale zawodnikowi życie się podoba. Życie jest inne. Ja z zawodnikiem wczoraj rozmawiałem, tak. Zjadł flaki, mówisz. Zawodnik jest naprawdę... Został może najważniejszy, bo co rozmawiałem z nim, to może nie powinno być przedmiotem mediów. On chce tutaj zostać i grać, ale on też również został, według mojej oceny treningów, on został bardzo zaakceptowany w tej chwili przez zespół. On w pierwszym tygodniu nie był, bo on po prostu był z innego świata. Nie bardzo wiedział, gdzie się znajduje. W tej chwili on jest przez tą grupę, nazwijmy całą obwodową, bardzo pozytywnie postrzegany i to też może być nasz atut. Natomiast jeśli chodzi o kontrakt, to ten kontrakt nie może być taki na te umiejętności, które w tej chwili są. Ja myślę, że on powinien, rozmawiając z nim, ja po prostu myślę, że on powinien tutaj na naszych warunkach zostać, bo coś w sobie ma ten chłopak, tak? On sobie coś ma, ale na pewno nie jest to zawodnik, który będzie na dzisiaj silnym ogniwem i za takie pieniądze, bo to też trzeba ważyć. Ja myślę, że agenci to traktują ich jako towar. Ten towar jest za 5, za 2, za 8. Tak, to tak. Natomiast nie myślą w ogóle o tym, kim ci zawodnicy mogą być w przyszłości. To, co ja zacząłem z nim robić, to uważam, że trochę może przeciwko sobie, ale jeśli on tu zostanie, to oni będą mieli po prostu wtedy zawodnika dobrego do sprzedania. Tak? Ja tak uważam po prostu.